Andrunia, pokaż buzię. Na ten moment czekali nie tylko najmłodsi wrocławianie, ale także władze miasta. Dziś we wrocławskim ogrodzie zoologicznym otwarto nowy pawilon Madagaskar. W tym roku pierwsza duża nowa atrakcja Madagaskar, czyli jak to powiedzieć, Madagaskar jest kultowy po dwóch filmach z królem Lulianem, prawda? Sławnego króla lemurów wśród mieszkańców pawilonu wprawdzie nie ma, ale godnie reprezentują go inni przedstawiciele tego gatunku. Ciekawostką jest nasza para lemurów alautrańskich. To jest bardzo unikatowy i rzadki gatunek już nawet na Madagaskarze. Żyje jedynie w konkretnym rejonie Madagaskaru. No i u nas ma również jedyny specyficzny, konkretny rejon w naszym madagaskarskim pawilonie. W pawilonie można spotkać także żaby pomidorowe, żółwia promienistego, karaczany madagaskarskie czy te zwinne wari rude. Do tego różne ptaki i ryby, a wszystkie żyjące w warunkach niemal identycznych jak na Madagaskarze. Większość z tych zwierząt żyje wyłącznie na Czerwonej Wyspie i nie można ich spotkać nigdzie indziej na całym świecie. Mamy wszelkie grupy od bezkręgowców przez ryby, płazy, gady, ptaki do ssaków Madagaskaru. W sumie 33 gatunki zwierząt, także bardzo reprezentatywna próba, chyba w tej chwili największa w ogrodach zoologicznych Europy. Sprowadzenie zwierząt do Wrocławia nie było łatwe. Niektóre gatunki dotarły na ostatnią chwilę. Trochę nam wulkan też przeszkadzał, bo niektóre przesyłki się przeciągały z tego względu. Zdobycie tego zestawu zwierząt było bardzo trudne. Trwało to 2 lata. I tyle niemal trwał remont oraz rozbudowa pawilonu Madagaskaru. Inwestycja kosztowała około 1 000 000 zł. Teraz wrocławski ogród zoologiczny przygotowuje się do największej inwestycji, czyli budowy oceanarium. Pierwsza część ma być gotowa do 2012 roku.